zgodnie z ubiegłoroczną zapowiedzią, rzeszowski skatepark był miejscem kolejnej edycji imprezy pod nazwą Rzeszów Concrete Madness. Swoje niezwykłe umiejętności pokazali specjaliści od jazdy na rolkach w wersji agresywnej. Taka agresywna jazda polega na wykonywaniu rozmaitych trików przy skakaniu, często z rotacją w powietrzu. Rolkarze wykonują również tzw. slajdy i grindy, czyli ślizgają się po poręczach, murkach czy rurach. Ograniczeń w jeździe agresywnej praktycznie nie ma. Może być nieograniczona liczba kombinacji różnych skoków, ślizgów i innych ewolucji. Wszystko zależy od umiejętności i odwagi, a dla niektórych graniczącej z brawurą, zawodników. Nawet nie chcemy się domyślać, ile bolesnych upadków musi zaliczyć rolkarz, zanim dojdzie do takiej biegłości, jaką prezentowali najlepsi uczestnicy rzeszowskiej imprezy. Na skateparku pojawiło się ponad 60 uczestników z Polski, Czech, Niemiec i Anglii. Rywalizacja przebiegała w trzech kategoriach. Juniorów, czyli urodzonych od 1998 roku wzwyż, amatorów dla roczników poniżej 1998 oraz pro, czyli profesjonalistów, najlepszych rolkarzy w kraju. We wszystkich trzech kategoriach triumfowali Polacy. Wśród juniorów najlepszy okazał się Filip. We wszystkich trzech kategoriach triumfowali Polacy. Wśród juniorów najlepszy okazał się Filip Siejowicz. W kategorii amatorów zwyciężył Paweł Zalejski, natomiast pozostałych profesjonalistów pokonał Tomasz Przybylik. Dodajmy, że rzeszowskie zawody są organizowane w ramach rozgrywek specjalnej ligi rolkarzy.